W tym filmie przećwiczymy sobie obliczanie pola powierzchni wielościanu przy użyciu siatki tego wielościanu. No co to jest siatka? No siatka to powstaje w ten sposób, że możemy sobie wyobrazić, że ta bryła, ten nasz wielościan, który tutaj mam naszkicowany, jest zrobiony z jakiegoś kartonu. I ja ten karton tutaj rozetnę wzdłuż tej krawędzi, wzdłuż tej krawędzi, wzdłuż tej krawędzi, tej i jeszcze tej z tyłu, której tutaj nie widać. No roz rozetnę, rozłożę na płasko, no i dostanę wtedy. Coś, coś nazywa siatką, właśnie i co jest tutaj narysowane. I siatka ma tę zaletę, że tutaj widzimy dokładnie kształty wszystkich ścian. Nie musimy tej bryły obracać, patrzeć na nią z różnych stron. Po prostu wszystkie ściany są rozłożone na płasko, wszystkie tu są widoczne. Łatwo obliczyć pole powierzchni wszystkich tych ścian i tym samym pole powierzchni całej bryły. No właśnie, no to mogę zacząć tutaj od obliczenia na przykład pola właśnie tej ściany przedniej, to jest powiedzmy ta ściana tutaj. O, to jest ta ściana. No to, to jest trójkąt, więc to będzie pole tej ściany, to będzie pole trójkąta, czyli mamy jedna druga razy długość podstawy to jest 12 i razy wysokość to jest 8. Jedna druga razy 12 to jest 6, 6 razy 8, 48. Tutaj oczywiście mamy drugą taką samą ścianę. Ona tutaj na naszym rysunku będzie tutaj z tyłu. Ta ściana. Gdyby ta, ta bryła była przezroczysta, to by było ją widać, ale tak jak nie jest przezroczysta, to jej nie widać. No i ta ściana też ma pole 48. No jedźmy dalej. Weźmy teraz następne ściany. Powiedzmy, że obliczę pole tej największej ściany. To ona tutaj na rysunku znajduje się na spodzie mojej bryły. No i jakie jest pole tej, tej ściany? No to mamy 12 razy 14... 10 razy 14 to jest 140, dodać 2 razy 14, czyli dodać 28, to będzie 168. Takie będzie pole tej ściany. No i na koniec mamy te ściany, które są dwie takie same. One tutaj to są te, te boczne ściany tutaj na rysunku. No więc pole tej ściany to jest 10 razy 14, czyli 140. I tak samo pole tej ściany będzie również równe 140, no to możemy teraz dodać te pola do siebie i obliczymy całkowite pole powierzchni. Czyli mamy tak, 48 razy 2 to będzie 96 od tych trójkątnych ścian. Potem mamy tę największą ścianę zieloną, 168. I potem mamy dwie niebieskie ściany, 2 razy 140 to będzie 280. No i teraz muszę to dodać. 6 dodać 8 to będzie 14. 1 się przenosi. 10 dodać 6 to jest 16. Dodać 8 to jest 24, czyli 4 i 2. 2, 1, 2, razem będzie 5. Czyli pole powierzchni tego wielościanu to będzie 544 jednostki kwadratowe. W zależności od tego, w jakich jednostkach tutaj były podane te długości, no to w takich jednostkach będzie pole, tylko podniesionych do kwadratu. Czyli 544 jednostki kwadratowe to takie jest pole naszej bryły.